Dosłownie, co ty na ten temat, co? Jak to w tych aresztach śledczych, bo zwiedzimy się kilka. Znaczy tutaj ktoś podawał, czytał, jaka jest sytuacja obecnie tutaj w tym areszcie pana Grzegorza Brauna i muszę powiedzieć, że rzeczywiście na pewno tak jest, a na pewno jeszcze gorzej. Ale może nie będziemy o tym mówić. Mnie zastanawia tylko jedno, bo rzeczywiście tych sędziów takich zastanawiających, jeśli chodzi o ich intelektualizm i pewną sprawiedliwość społeczną, jest u nas wiele. Sędzia Chodakowski, tak, tutaj mamy przykład. Sędzia Tuleja niedawno, sędzia Korzeniewski. Mnie zastanawia to, dlaczego sędzia, który od 7 lat prowadzi postępowanie i wszyscy znający to postępowanie sądowe i sędziowie, jak na przykład Wiesław Johan, twierdzi, że ta sprawa, jeśli Grzegorz Braun pójdzie do Strasburga z tym, no to będzie wygrana. Mnie zastanawia tylko jedno, dlaczego ten sędzia dalej prowadzi to postępowanie i dlaczego on w wyniku jakby swoich pewnych nieprawidłowości doprowadza do tego, że Grzegorz Braun znajduje się tutaj za tym murem. Jeśli chodzi o moją sytuację, ja nie bardzo, drodzy Państwo, lubię mówić o sobie i nie bardzo lubię takie wystąpienia, ale muszę powiedzieć faktycznie jakby o moich okolicznościach, jeśli już tutaj jedna pani prosiła o zatrzymanie. I tutaj też chciałbym podziękować publicznie panu Kornelowi i też naprawdę wielu, wielu osobom, które wtedy za mną się jakoś w specjalny sposób ujmowały. To muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja za 8 czy 9 razem na przesłuchanie nie stawiłem się, drodzy Państwo, 2 razy, bo naprawdę już nie miałem siły, żeby tam jeździć do tej Zielonej Góry. Na godzinę 8 czy 9 miałem wyznaczone przesłuchanie. To sobie proszę wyobrazić polską koleją, o której trzeba wyjechać o godzinie 2, 3 w nocy, żeby być tam na miejscu. Proszę sobie Państwo wyobrazić, że kiedy wyszedłem z aresztu po 7 dniach, od 21 marca były wyznaczone 3 przesłuchania, a właściwie 3 konfrontacje, które miały się odbyć ze mną i z osobą z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę sobie wyobrazić, że 2 konfrontacje się nie odbyły, ponieważ osoba, która odpowiadała za postępowanie i działania operacyjne w sprawie Amber Gold, po prostu się na te konfrontacje nie stawiała. Proszę sobie wyobrazić, że dopiero ostatnio w środę do tej konfrontacji doszło i opowiem Państwu, jak to wyglądało. W momencie, kiedy stawiłem się ze swoimi prawnikami w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze, przez 50 minut nie byliśmy wpuszczani do gabinetu prokuratora. Od godziny 10, bo na to było wyznaczone przesłuchanie, do godziny 10:50 byliśmy trzymani w poczekalni. I w momencie, kiedy moi adwokaci wyrazili oburzenie i poszli do gabinetu prokuratora kijowskiego z tą sprawą, wiecie co Państwo tam zostali? Zostali tam uchachaną panią, uchachanego pana prokuratora, siedzącego przy biurku z kawą i otwartymi aktami. W momencie, kiedy weszliśmy do tego gabinetu, zostaliśmy zaatakowani przez pana prokuratora, że oczekiwał na nas przez 50 minut, że jesteśmy bezczelni i dlaczego się spóźniamy. A przecież my się meldowaliśmy w sekretariacie, że jesteśmy i czekamy, ale po prostu ochrona nas nie wpuszczała. W momencie, kiedy wyraziliśmy gotowość do czynności prokuratorskich, okazało się, że ta pani, która siedziała przy biurku pana prokuratora, to jest właśnie osoba, która ma być ze mną konfrontowana. Siedziała tam przez 50 minut. W momencie, kiedy moi adwokaci wyrazili oburzenie tą sytuacją i jakby zapytali dla higieny śledztwa, o czym w takim razie była rozmowa, bo przecież to nie było przesłuchanie, tylko konfrontacja, pan prokurator zarządził właśnie tą konfrontację. Ona się skończyła po 15 minutach. Pani, która jest szkolona przez ABW na moje oko, trzymała się swojego, ja się trzymałem swojego, ale proszę sobie wyobrazić, w momencie, kiedy ja wyszedłem z prokuratury, moi prawnicy mówili mi, żebym, broń Boże, nie rozmawiał z tą panią. Zostali oni jeszcze w gabinecie z panem prokuratorem prosić o zniesienie dla mnie zakazu wyjazdu z kraju, bo chciałbym wyjechać po prostu na wakacje na parę dni. Ta pani, która była ze mną konfrontowana, poprosiła mnie o to, żebym z nią zszedł. Ja zawsze kierowany ciekawością, mimo że wiedziałem, że nie powinienem, poszedłem za nią. Ona mi powiedziała jedno: pan ma swoją rolę do odegrania i ja mam swoją rolę do odegrania. Chciałem prowadzić z nią dalej tą rozmowę i wiecie, co się Państwo stało? Z drugiego piętra prokurator kijowski leciał na złamanie karku, krzycząc, czy Miter panią straszy, czy Miter każe pani zmieniać zeznania, jakby stając się strażnikiem obronnym dla tej pani, z którą byłem konfrontowany. I wiecie, co ta pani odpowiedziała?
Odpowiedziała, że nie, że zwyczajnie sobie rozmawiamy i panie prokuratorze, proszę iść do swojego gabinetu. Wiecie, jak się prokurator zachował? Jakby dostał liścia w twarz, obrócił się i poszedł do swojego gabinetu. Natomiast mój adwokat, pan Jacek Duszyński, wynajęty przez Gazetę Polską Codzienną, stwierdził, że jeszcze takiej tragifarsy, jak praktykuje, nie widział. I to pokazuje, drodzy państwo, że nasz wymiar sprawiedliwości, organy ścigania tak naprawdę nie funkcjonują. To są ułomne organy. Ja żałuję jeszcze jednego, że nie mówimy tutaj o okolicznościach tak naprawdę, gdzie zaczęły się kłopoty pana Grzegorza Brauna, który dzisiaj jest tutaj za tymi murami. On był na podobnej manifestacji 7 lat temu, i ujął się za tym, że młodzi ludzie byli ciągnięci przez organy ścigania, czyli policję, po bruku za to, że manifestowali w ramach pamięci ku ofiar katyńskich. To jest przykre dla mnie jako młodego człowieka. Ja tak naprawdę nie widzę tutaj ludzi właśnie młodych. Tutaj przed chwilą działacz Solidarności Walczącej mówił, że ludzie młodzi powinni tam być i do tych drzwi się dobijać. I ja nie nawołuję do jakiegoś takiego do rękoczynu, ale rzeczywiście tak powinno być. Nas powinno tutaj być więcej. Ludzie, którzy tutaj są starsi ode mnie i dla których darzę szacunkiem, powinni przyprowadzać swoich młodych potomków. Ja chodziłem na manifestacje w obronie telewizji Trwam. Przychodziło dużo osób starszych. Czy myślicie państwo, że tam były również ludzie młodzi? Nie. Apelowałbym tutaj do państwa wszystkich, żebyśmy również przyprowadzali swoje dzieci, swoich wnuków, swoich zięciów, synowe, bo naprawdę tylko w ten sposób możemy przełamać to, co się właśnie dzieje w tym kraju. To chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, może nie będziemy musieli przyprowadzać tych naszych znajomych, bo może Krzyśka w końcu wypuszczą. Ale nie wiadomo.